Siemaneczko, jestem Repetem Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie kosić trawę. Dzisiaj wzięliśmy sobie kwasa do posiadek z tego względu, że coś się mi stanęło z wałkiem, właśnie bomb w case'ie. No i chciałem pędować. No wiadomo, byliśmy w poprzednim odcinku, więc nie ma sensu. Więc wzięliśmy sobie kwasa. Powiem szczerze, nawet dość fajnie wygląda. Nawet kosiaka przednia praktycznie całość bierze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, więc lecimy. Oczywiście zamykamy sobie wszystko. To rozkładamy. Trzeba sobie przesunąć wszystko, żeby to było wszystko. Pod tym względem. No i co? Lecimy. Dobra. Opuszczamy. Odpalamy i sobie powoli ruszamy, kosimy łąki, tą łąkę, która tutaj będzie niwelowana. Chwydzę, pierwszą idzie w pierwszym rzucie. Ta, wiadomo, kwiecień, dość wcześnie, no ale praktycznie to wychodzi mi, że przeważnie w kwietniu właśnie mam to, te trawy. Ogólnie też myślałem ostatnio nad lucerną, po prostu lucernę sobie zasiać, gdzieś na sprawdzenie, z tego względu, że chciałbym coś nowego. Patrzeć, jak to by wyglądało, to mocno bardziej by pasowała na samą siano kiszonkę niż na siano, ale chcę patrzeć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale podejrzewam, że lucerna raczej będzie zasiana, będę próbował gdzieś po zbożach sobie zasiać lucernę. Z tego względu tak wspomniałem właśnie na sprawdzenie, czy to będzie miało jakieś przełożenie fajniejsze na zbiór właśnie, czy to nic nie będzie miało przełożenia. Jestem tego ciekaw. Strasznie. Ale to myślę, że tak jak wspomniałem, po żniwach będzie to przesiewane, takie coś oganiane. Dobra, tutaj musimy sobie przężyto też zniwelować. No fajnie, ale w sumie teraz wyszło te przężyto. Nie ma jakiejś tragedii, ale wiadomo, to jest wszystko będzie przygotowane pod kredzę. To nie patrzy się, tam jest fajnie wygląda. Nawet fajnie, tak patrzę teraz, fajnie to wygląda. Mamy takie dwa uprawy na jednym polu. Więc może kiedyś tak będziemy sobie robić, tego jeszcze nie wiem, bo to jest ciężko do przekminienia, to wszystko. Ogólnie myślę na wymianę kosiarek, wiem, że niedawno je kopywałem, ale myślę, że jak już mam taki sprzęt, to myślę, że coś fajniejszego by trzeba pokoszkać. Może nie tyle to tyle na kosiarka, co właśnie ta przednia, coś mi tak trochę taka mniejsza jest. No już miała jedną, miała parę mankamentów, które zostały zniwelowane, ale jednak coś się dalej boli mimo wszystko, więc podejrzewam, że przynajmniej do przednia kosiaka będzie szło do sprzedaży, a tyna jeszcze być może dostanie, zobaczymy co nie zapokojne chłopaki, bo myślę, że będę chciał już kupić jakąś nowki kosiaki właśnie do trawy, no bo jednak już robię, ja tu ich tak dość dużo robię na gospodarstwie, więc nowki kosiaki jak najbardziej już w tym momencie, no, zdałyby się. No, nie oszukujmy się, patrzeć na internecie, ile bym, powiedzmy, kosztowała przednia i boczna nówka jakaś fajna. Tam byle coś, tylko dość konkretny sprzęt. I podobnie na przyszły rok już kupimy typowo nówki, sprzęty. Po prostu jak robimy rozwój, to róbmy ten rozwój już po grubości. Z tego względu, że no, jak powiedziałem, tutaj mankament przedniej kosiarki był już robiony, tutaj uszczelnianie, wszystko było porobione, w tym skrzynia była robiona, wszystko było porobione było, teraz kupę pieniędzy pakowałem, przeliczając na to, ile nad nią dałem, więc no, przerost w formie nad teściem troszeczkę wyszedł, ale no, mam nadzieję, że ten sezon teraz wyciągnie, bo jednak teraz tych tak będziemy mieli od groma. Naprawdę, mamy od groma tych tak. Co z jednej strony mnie cieszy, z drugiej strony aż przeraża. Ale no, przy takiej hodowli, którą posiadamy, no to musi być tego sporo, tak? Tych traw i wszystkiego. Miałem jechać, chciałem łoną trawę ciąć, bo nie chciałem w jakiejś pewnej fazie mieć, powiedzmy, ale stwierdziłem, że jednak muszę ją przytrzymać do maja. Myślę, że w maju będzie tam pierwszy pokos tam zebrany, tam wiecie, nic nie dawałem nawet nawozu. Na dzień dobry, tak powiem, tylko to po prostu jest, bo jest, może jeszcze zdążę z jakimś tam gnojem, zaraz gdzieś ewentualnie
żeby coś tam dokarmić, ale zobaczymy. No i tutaj to jest najważniejsza łąka, która musi być zrobiona, bo jak wspomniałem, tu jest wszystko pod niwelację, niwelowanie pod kukurydzę. Więc tutaj będzie dzisiaj pewnie uporowo, całodobowo wszystko robione. Więc też zastanawiam się, czy nie robić tego w pryzmie, bo to jest taka dość stara łąka. My już ją dzierżawiliśmy kiedyś, teraz już jest nasza. Od tego sezonu, czy od, tak od tego sezonu, jest już całkowicie nasza, ale wiecie, to było tak zrobione, żeby po prostu... O, nie podniosłem się, zajmij się. Przez to, że chciałem właśnie wyrównać trochę to pole, bo już mi troszeczkę drażni. Tylko przez to zostało to zakupione, bo myślę, że ja jako tako nie planuję sprzedawać swoich zakupionych pól, z tego względu, że nie po to je kupiłem, żeby je teraz sprzedawać. Takie jest moje założenie, czy to tak będzie do końca, zobaczymy, bo niech te kawałeczki troszeczkę mnie drażnią, ale jeszcze jedno przeciwko gospodarki będę chciał kupić, czyli naprzeciwko mnie, tam jest chyba hekta 36 farmingowy, czy jakieś tam powiedzmy 7 hektarów życia realnego w cudzysłowie, ponieważ to nie wiadomo, kto to przeliczać wszystko. Więc ja przejdziemy do 4, chyba. Czyli jeden hektar farmingowy to jest hektar realny, aż tak faktycznie jest, no to tego ja wam nie powiem, jak to czy nie, bo twórcy porobili. No i fajnie to wygląda, powiem szczerze, no nie spodziewał mi się tego, że ten rok tak fajnie wyjdzie. Mimo wszystko, z tym wszystkim, tym rozwojem. Ale te pieniążki, które mamy na koncie, no to jest coś pięknego, to jest pojedno. Jeszcze przecież kupiliśmy ziemię, pieniążki, które mamy. Jeszcze musimy w tym roku teraz co? Nakupić teraz siemnik do kukurydzy, który już jest to zaklepany. Jechać go odebrać już. Zapłacić pieniążki. Bo to nie ma już, nie ma po prostu oszukiwać. Zresztą mówiłem to. Po tamtym roku, po testach właśnie siemnika Falcona, że go kupować będę, szóstkę. Sam raz pod Fenda mi się zdaje, że będzie. Ale powiem szczerze, Fed już powoli też zaczyna swoje po wczorajszej akcji właśnie z bezorkowcem. No problemy robić. I podejrzewam, że ten Fed chciał czy nie chciał, prawdopodobnie to będzie pierwszy w historii ciągnik, który na długo na gospodarstwie nie pobędzie. Mimo że silnikowo jest wszystko pięknie, ale skrzynia to jest patologia kurwa. Więc będzie. Bo ona cały czas tam coś chrupie i to mnie boli. Fajnie, znowu nie opuściło mnie. Więc podejrzewam, że ten fan pewnie jeszcze w tym okupuje. Tylko muszę się spodziewać z księgowej. Skarbówka nie dojebała. Właśnie po tym. Pod tym względem. I pewnie go będziemy sprzedawać niestety. Takie to jest po prostu uroki życia. Nic na to człowiek nie poradzi. Tak to. Nieraz się fajnie zakupi, nieraz się wykupi. No, niestety to coś kupiło, czyli Fenda, ale myślę, że jak nie, to jeszcze spróbuję go jeszcze podrobić po swojemu. To i chociaż ten cały jeden sezon w tym roku zrobi, tak? Padł, ten sezon cały zrobi. A w przyszłym roku to ja będę pewnie planował już. Szczerze, jak kupować pewnie główkę ciągnik. Kupić wreszcie jakiś nowy ciągnik tutaj na moje gospodarstwo. Bo ja już go widzę. Ta gospodarka już potrzebuje mieć nowy ciągnik. Dość dużej mocy, gdzieś mniej więcej pokroju właśnie klasa. Już takiej mocy potrzebuje ciągnika. Aż też szczerze patrząc, ja tych ciągników posiadam dużo. I tak sobie myślałem, bo jak się mam do tego gospodarstwa, które no tam na razie hektarowo dużo nie jest. Tak, hektarów dużo nie jest. Ale... Aha, fajnie. Podnieść mi się nie udało. A ja czemu nie chcę podnieść mi tej przedniej? O! Dobra, lecimy. Więc podejrzewam, że jeszcze na pewno jakiś dokupię ciągnik. Na pewno zobaczymy, może pójdziemy na drugą gospodarkę, prowadzimy. Bo wiecie, teraz mam dwie gospodarki, tam trzeba też jakoś to ogarnąć. Bo nie wiem, jeszcze chyba jeździ tak bojnami, ja patrzę ze swojego punktu widzenia. Chyba muszę jakieś ciągniki zabić tam.
prowadzić maszyny i tam po prostu to mieć część maszyn, tutaj po prostu jechać samochodem, przyjechać, nie cały czas tymi ciągnikami jeździć. Nie prowadzić w koło Macieju na tych ciągników z gospodarstwa na gospodarstwo, tylko po prostu mieć tam jakiś, powiedzmy sobie, podstawowy ciągnik, czyli powiedzmy tego Internationala, mieć jakieś tam jeszcze inne ciągniki, tak żeby po prostu dla mnie to było wygodniejsze. Aha, się rozkładała, tak? Dobra, spoczko. Odpalamy i grzejemy dalej, bo tego kuszenia i tak w tym roku to mamy, a mamy, aż się boję, mamy. To się śmieje. Więc no, fajnie oddała ogólnie dawa. No, ale taka w miarę. Tutaj trzeba ogólnie, chyba będzie trzeba przysiać. Zaraz pokażę, o który kawałek właśnie mi chodzi, bo mamy go ogólnie po lewej stronie. Tamtej mi chodzi kawałek do wykupu. Bo to jest chłopaków. Z tymi, powiedzmy, za dobrze nie żyje. Tutaj nie będę się oszukiwał, że może być ciężko wykupić ten kawałek, bo oni też będą chcieli może wykupić moje kawałki. Więc no, zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko finalnie. Ale pasowałoby. Tam pod inwestycje kolejne, które mam w Ełbie, pasowałoby to niemiłosiernie. Lecimy. Zobaczymy. Mechanizm dochodzi. Dochodzi będzie po pozycji żelazowej, także już jest troszeczkę dalej ode mnie w prawicę. Właśnie, w prawą stronę. Patrząc. No i powiem szczerze, że chyba tam będę się chciał skuszyć na te hektary, bo tam jest chyba 10 hektarów właśnie. Jak się nie mylę. Dość dużo, można powiedzieć. No, ale to się będzie zwracało. A mimo wszystko, bo tam jeśli wszystko pójdzie zgodnie z moimi oczekiwaniami, no to będzie petarda. Z tego względu, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i w przyszłym roku to wydzierżawię. W tym roku jeszcze to nie mogę, jako to jest od państwa. Czyli tam to jest tych PGR-ów, nie PGR-ów. Tak samo i tutaj właśnie jest PGR-owskie te ziemie. Te ziemniaki, które tu jest tutaj, można powiedzieć. Czy powiedzieć po PGR-ach, tak? Czyli tak trzeba będzie. Kurwa, nie mogę się zmieścić. Trzeba będzie teraz przetarg startować. I po prostu to wziąć na przetarg prawdopodobnie na własność. Nie z wykupem. Tylko nie wiem, czy chyba że możliwość wykupu co niektórych działek. No, bardzo mi kłosi właśnie tutaj z nami, właśnie z tymi ziemniakami ta działka, bo tutaj naprawdę pasowałaby mi najbardziej. A dalsze to będę robić, żeby od państwa i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Wiadomo, tam coś jest, że ileś tam kilogramów, tam ton trzeba zawieźć z hektara, jeszcze płacić za to właśnie podatek. No i tam chyba takie rzeczy, nie powiem dokładnie, bo jeszcze tak nie wniknę, nie patrzyłem na to pod tym względem. Bo się nie interesowałem, dopiero właśnie znajomy pisał do mnie, że jest, będzie, że będzie do wydzierżawienia ziemia. Tylko tam jakieś właśnie punkty mieć, tam coś, tam kurna, nie wiem, ja się aż tak mocno nie znam, mimo że mam gospodarstwo. Ja się aż tak nie znam na tym mocno, bo skupiam się na wydzierżawienia, na wydzierżawionych ziemiach i na swoich. No i właśnie na swojej hodowli, tak? Więc pod tym względem patrzę, a jak to będzie wyglądało, to nie wiem. A jeśli by się udało wykupić, to by jeszcze pasowało. By było miodnie. Na pewno w tym miesiącu już nie będziemy kupować pola, bo na razie nawet nie mamy gdzie. Na razie nikt się nie oferuje sprzedażowo. Nie będzie ktoś chciał sprzedać ziemię. A więc na razie tu się możemy samować. Tak sobie dużo pieniędzy nie mamy, więc nie poszalejemy pod tym względem, no ale myślę, że po żniwach, tak typowo, może coś tam się już ogarnie powoli. Będzie ogarniało te pola kolejne, na pewno tak, muszę w tym roku zamówić 3 łódki wapna, z tego względu, że wiem, że dość pewnie sporo ziemi będzie teraz do wapnowania, tak mi się zdaje po prostu, a TPH też nie jakiś cudowny nie jest na tych moich ziemiach.
capelu, trzeba ci dać wapno. Powapnować. Aż boję się, że ten rzutnikiem teraz opnuje człowiek, to jesz tak opasuje, bo jakbym tą wapniaką właśnie robić ECW, to chyba bym się zarypał. Ogólnie, jeśli ktoś jest chętny, ja chcę sprzedać ECW, a dużo na niego nie chcę, chcę szybskie, na rękę, tak jak stoi, zaraz wam pokażę. Te szóstkę na rękę, bez żadnego problemu. Byłem jest zrobiony ładnie, wszystko na niego tylko pieniądze już składałem. Na nim ważnie jadałem, ważnie ile teraz chcę. Więc szóstkę na rękę proszę. I nie ma problemu, możecie zabierać i nawet w nocy. No jeśli coś mi zalega, to bez sensu, mam tu trzymać się, ma tylko miejsce zagracać mi w garażach, czy to ma zalegać mi to właśnie miejsce w podjatach. Co mogę gdzieś tam jakieś inne maszyny po to nawet na szybko pakować, nawet ciągnik. A tak to niestety niektóre ciągniki na szybkości nie zdążę wstawić podjatę pod halę, bo tak nie raz bywa. Mimo wszystko, bo patrzcie, tam mieliście, mogli się zauważyć może pan kątem oka, że no nie zawsze tak mi się fajnie udaje, że poprowadzę w tej maszynie do hali ugowej. Więc taki właśnie taka wiatka tam też jest fajna, ale ten ECW nie jest już ten piast potrzebny. ECW, piast, nie mogę powiedzieć ECW, chyba dobrze mówię. Więc szóstkę na rękę proszę. Po prostu chcę, mówię, on jest zrobiony, dużo nie robił, to chyba miał ogólnie chyba z dwa sezony, bo rząd wapnował, później wiadomo, że leciał rozrzutnik, to już leciało wszystko rozrzutnikiem, bo ta, bo dużo szybciej. No i nie mówię, że dokładnie, ale już wygoda większa i na pewno z wywalonego wapna też może po prostu przemyli, bo tam adaptery to przemielają wszystko elegancko, więc ja się nie przemartwić. O zbierane wapno czy cokolwiek innego, no bo mam to rzutnikiem, tak to wiem, że wszystko to rzutnik zmieli. Ja mam mi zawalać, no to bez sensu. A to takim jest stałem, to się fajnie kosi, nie powiem. Warto było kupić. Pobawić się, wymienić te zestawy. Tu miałem, to miałem samaszowską, troszeczkę jest, ona była trochę nowsza niż ta, tą samą aktualnie, ale wiadomo, to jest pierwsze, szerokość, ta przednia kosiaka, no to już jest w ogóle picabello, cud, miód i orzeszki, wszystko na moje oczka, patrzy fajnie, kurwa, co pierdolę się, przez to, że prawie bole jedzie, by się zabrakło dzień, kurwa, to ja powiedzę. Można powiedzieć, tak tu, może nie do sobie znajomego, no ale znajomego, jak powiedzmy, a może nie takiego osobnego. Ja tam powiedzę od drugiej tam, powiedzmy, jak mnie to, ale chyba trzeci dzień z rzędu to mnie tak popierdala, że nie mogę wyrobić. Nie wiem, te upawy tak kurwa dobijają, czy ktoś, bo ta skórna od prekarza jest, że z tym wszystkim, z tą głową, z tym wszystkim, żeby po prostu to ciśnienie, kurwa, czy co, no po prostu mi zrobili. No kurwa, na mazaka jest, nie mogę na oku patrzeć, prawie ledwie co. Więc też tak powiem, nagrywam trochę, może powiedzieć, w cudzysłowie z rzeczy, chociaż ja to lubię. I będę to robił, najbardziej, póki będę zipał, chyba, jak mi się zdaje. Bo to lubię. Dlatego ja, mimo wszystkich przeciwności ja siadam i nagrywam. Ale mówię, siadam i padę łeb, rozpędziela mi konkretnie. Więc no taki trochę ten odcinek nie jest taki, jakbym chciał, no ale wiadomo, coś tam próbuję pochnocić. Ogólnie co dostałem propozycję od firmy, które jebaliśmy, czy klasa, tylko mają ciągnik na testy, którego nie ukrywam, chciałbym kupić. Zastanawiam się, czy nie wziąć go na testy. Pokażę wam już, można powiedzieć, wstępnie, jaki ciągnik bym właśnie chciał na tego gospodarstwo nówkę.
więc jeśli wiecie, nie jest okazja, czemu nie korzystać? Jedna maszyna, jeden pojazd, można powiedzieć, z tego tutaj jest na gospodarstwie, więc możecie już sobie pokpić. O co mi dokładnie chodziło? Więc no zobaczymy. Mam ulewskie, nie? Przepraszam naprawdę. Dzisiejszy muśnik byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek będzie spodobał, też się pewnie rekomendasz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do odcinka. Na razie, cześć. Mm-hmm.